Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym wam dzisiaj z Wami zrobić metodą dekupażu taką pisaneczkę na takim oto stojaczku. Więc zabieramy się do pracy. To jest plastikowe jajeczko. Ono chyba, podejrzewam, będzie miało coś około 10 bądź 12 centymetrów. Ma on tutaj taki szew. Jego się nie da do końca zniwelować, ale chociaż troszkę sobie przytrzemy. I teraz wezmę sobie troszkę go wytrę i zabierzemy się za malowanie. Pomalujemy go farbą Decor Paint z Pen Artu. Odcień to jest kość słoniowa. Drugą warstwę farby nakładam sobie pędzelkiem gąbkowym, żeby uzyskać taką fajną strukturkę i żeby zniwelować takie widoczne pociągnięcia pędzla. Tak wygląda pomalowane jajko. Dwie warstwy pędzelkiem. Teraz przystąpimy do nałożenia pasty strukturalnej pękającej, żeby uzyskać taką skorupkę z pękania dookoła. Żeby mniej więcej równo tutaj zrobić dookoła, użyję sobie takiego troszkę już sfatygowanego metra krawieckiego. I sobie tutaj od końcówki jajka odmierzę sobie gdzieś około 7 cm co jakiś czas. Jeżeli mamy coś takiego zrobionego już na jajku, bierzemy sobie pastę z Pen Artu pękającą i spód jajka będziemy sobie najpierw malować podkładem, żeby ta pasta strukturalna, którą zaraz położymy, żeby ona nam się lepiej trzymała, bo jeżeli byśmy nie użyli tego, ona, ta pasta strukturalna nam po prostu odeszła, więc sobie malujemy spód. Spód jajka mamy już pomalowany i teraz odstawiamy do wyschnięcia. Gdy spód jajka mamy już wyschnięty, bierzemy sobie właśnie tą pękającą pastę strukturalną i ja najzwyczajniej w świecie nakładam na palec i nakładam na jajko. Thank you.
wyschnięty i pasta nam bardzo ładnie popękała. Pastę strukturalną malujemy farbą w odcieniu skorupki jajka. Troszkę rozwodnioną, żeby to nam ładnie w te spękania powchodziła. Nadmiar farby ściągamy sobie delikatnie wilgotną. Naszej pracy będzie przygotowanie motywu, jaki będziemy przyklejać na jajko. Ja wybrałem sobie właśnie takie z kogucikiem i skórką i teraz będziemy rozwarstwiać. Na samej górze i pędzelkiem na wodę. Zaczając pędzelek w wodzie, obrysowujemy sobie interesujący nas motyw. Wycięte elementy już mamy, nie wiadomo czy wykorzystam wszystkie. Zwykłym klejem do dekupażu będę przyklejał na naszym jajku właśnie ten motyw. I od środka do zewnątrz takimi pewnymi ruchami pędzla przyklejam. Fajniejszy efekt tej naszej pisance, troszkę ją pochlapiemy, użyjemy do tego starej szczoteczki do zębów, którą moczymy delikatnie w wodzie. Ja sobie wezmę taki odcień farby na talerzyku i delikatnie ją, tą pisaneczkę jeszcze tu w tych miejscach. Troszkę ją gdy jajeczko mamy suche, wszystko kilkukrotnie lakierujemy.
troszkę oddzielić tą pastę spękającą tu od tej góry, troszkę sobie tutaj teraz tą skorupkę podcieniujemy. Użyję do tego pędzelka skośnego, troszkę czarnej farby i spróbuję to troszkę pod... Spróbuję, bo moje cieniowanie... To dopiero próby. Standardowo, jak to z aparatami bywa, nie zauważyłem, że mój aparat się wyłączył. Moje cieniowanie ostatecznie wygląda tak. Podcieniowałem jeszcze troszkę te motywy, żeby były takie troszkę pasujące. Wiem, że moje cieniowanie wygląda jak wygląda, ja się dopiero uczę. I teraz sobie to wszystko troszkę jeszcze, żeby te cieniowania zabezpieczyć. Pociągniemy je sobie jeszcze przechodzimy teraz do naszego stojaczka na jajko i pomaluję go farbą kredową w kolorze cappuccino. I żeby nadać charakteru naszemu stojaczkowi, metodą suchego pędzla troszkę go przybrudzimy. Przy użyciu kleju na gorąco przyklejamy sobie jajeczko. I ozdobimy sobie go. Sznureczkiem. I przygotowaną wcześniej kokardką. I tak prezentowałoby się nasze jajeczko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.